Jak widzicie, jak mamy taką sprawdzoną menicę, co nie oszukują, są na lata już na rynku, czyli taka na przykład menica Silesia w Gliwicach albo w Katowicach. Tu możecie kupić monety, że tak powiem, uncjowe, czy na przykład 1/10 uncji złota w monecie, co kosztuje teraz 1254 złote, czyli 404 złote za gram. Tu mamy różne te monety, cały czas 1/10, ale są też i ciężejsze, na przykład 1-uncjowe całe, zaraz wam pokażę. Tu macie na przykład wiedeński 1/2, 5700, Kruger 1/4, 3000, tu mamy 1/2, ale pokażmy całą uncję, ile kosztuje. I cała uncja, nie, też 1/2, też 5000, o, mamy brytyjski król, korona, 1 uncja, 10900 złotych, 351, i Kruger 10900, jak ktoś właśnie monety sobie zbiera, albo możecie wybrać sztabki złota. I tak jak wiemy, złoto już miało 2800 dolarów za 1 uncję, teraz spadło do 2600 dolarów i ceny potaniały. Tu możecie 1-gramowe sztabki kupować. Ja pamiętam, jak one jeszcze kosztowały 320, teraz już za 1 grama 397, a było jeszcze drożej, jak pamiętamy, to jak mówiłem, 200 dolarów za uncję i było więcej. Możecie takie sztabki dzielone kupować, tu mamy 10 gram. Najbardziej cenione są 1-uncjowe. I tu je właśnie mamy, czyli 1 uncja kosztuje 10900. Te sztabki to głównie są takie polecane, co na całym świecie są refundowane albo uznawane z tych takich, że tak powiem, producentów. One są zafoliowane, jakbyście tą folię zniszczyli, no to też chyba traci na wartości. 50 gram, no ale to wiadomo, ciężej już sprzedać. Najbardziej popularne 1-uncjowe sztabki, a 1 uncja to 30,3 chyba grama, coś takiego, przepraszam, bo 31 gramów chyba ma 1 uncja, jak się nie mylę. No i tak to wygląda. Pytanie, czy czas na złoto już się skończył i Bessa się kończy, będzie Hossa, czy to tylko okres wyborów, że nowy prezydent Trump ma podnieść gospodarkę i właśnie dlatego złoto straciło, gospodarka ma ruszyć, a co przyniesie nam przyszłość, czy będzie ten pokój, nie będzie wojny, bo wiadomo, w kryzysie i wojnie złoto drożeje, a jak gospodarka rusza, to wtedy nie warto inwestować w złoto. Warto się przerzucić na giełdę, na jakieś akcje, obligacje, a znowu w kryzysie złoto jest najlepsze, jak mamy inflację, najbardziej idzie zabezpieczyć swoje pieniądze i można powiedzieć, że będą one nie do ruszenia, inflacja ich nie dotknie, a nawet trochę zyskacie. Nie wiem, ciekawe, jakie wy macie zdanie, czy macie w swoim portfelu trochę złota.